To jest nasz salon cytrynowy, proszę cię, zobacz, jaki piękny. No i jest to salon. A czemu tu jest tak pusto? Nie ma żadnej fotografii. I jak to? Żadnego obrazu, nic. Jak to jest możliwe, że aktorka nie ma swoich zdjęć na ścianie? Przyszedł taki moment w moim życiu, że zmieniłam życie totalnie i na maksa. Powiedziałam, nie chcę z tym zawodem mieć nic wspólnego. I co, zniszczyłaś tę rzecz? Tak, spaliłam. Nie. Tak. Odważnie. Mhm. Dlaczego zrezygnowałaś z zawodu, który kochałaś? Zaczęłam grać bardzo dużo i miałam super propozycje, grałam świetne role i nie z byle jakimi reżyserami. W tym momencie nagle się okazało, że ja nie podpisuję się pod tym, co wypowiadam na scenie. To szło dalej i głębiej. Nie podpisuję się pod tym, do kogo mówię. Mówi się, że pisze się ikony. Bardzo piękne określenie. No właśnie, to ja poczułam, że nie piszę już mojego aktorstwa. I zrezygnowałaś? Kompletnie. Pewnie ego aktorskie jest jakieś takie bardziej rozbuchane albo cokolwiek, inaczej by się nie pchał na tą scenę. Pamiętam takie spotkania i zobaczyłam, jak to moje ego tam zaczęło się jakoś roztapiać, przerabiać. Stan w tych dziwnych kufajkach, w tych szalach na głowie, na to ta korona papierowa. Sprzedawałam te konfitury i było zimno. I w tym tłumie ludzi zobaczyłam, nie wymienię nazwiska, ale naprawdę moją koleżankę aktorkę, tak zwaną gwiazdę. I macham do niej. Podeszła i ja w jej oczach zobaczyłam, że może to jest zaraźna choroba, że może jak ona tam dłużej postoi, to nie będzie już gwiazdą, tylko stanie się handlarką konfitur. I powiedziała, wiesz, tu muszę coś załatwić, zaraz wrócę. Nigdy nie wróciła do dnia dzisiejszego. Teraz ona ze mną nie rozmawia, bo jestem handlarką konfitur. Ja jestem Bogusia i w niej jest wszystko zawarte. I ta, co pali w piecu, i ta, co robi konfitury, i ta, co stała na wielkiej scenie w Paryżu. Wszystko jest jednym mną.